to Państwa zobaczą, czy się dla Państwa zainteresować, bo... Bliżej. Dobrze. Ja nie lubię mówić do mikrofonu, ale będę się starał. Zobaczę, czy Państwa zainteresuje, bo Państwo, mam nadzieję, że trochę zdają sobie sprawę, w jakiej jestem sytuacji. Pan dyrektor Smetry powiedział godzinę zakładem temu, jak to jest źle występować przed obiadem. To zdają sobie Państwo sprawę, jaki mniej więcej czuje dyskomfort. A zamierzając to wystąpienie zupełnie inaczej, podziękować panu dyrektorowi za uczciwość, za zaproszenie i za umieszczenie mojej prezentacji intencjonalnie czy przypadkiem w tym momencie. Tak? No i tak zrobiłem, tak? Czyli dziękuję bardzo. A dlaczego taki byłem zadowolony? Bo tyle było powiedziane do tej pory o tworzeniu lokalnych partnerstw wody, o ich zadaniach, o możliwościach finansowania. Pani dyrektor Boczek powiedziała o potrzebie współpracy z nauką i to, co ja chciałbym zaprezentować, czyli projekt, który realizujemy obecnie, jakby wpisuje się w to, wpisuje się w ten praktyczny działanie lokalnych partnerstw wody i daje im pewne takie paliwo do potencjalnych, działań. Jeden z nich prawy stronie. Chciałem Państwu pokrótce powiedzieć o projekcie Optane, który pozwoliliśmy sobie przetłumaczyć jako optymalne strategie retencjonowania i ponownego wykorzystania wody i środków odżywczych w małych zlewniach rolniczych w różnych regionach glebowo-klimatycznych w Europie. I to jest projekt z tego programu unijnego Horyzont 2020 Badania i Innowacje o budżecie 7 milionów z 21 partnerami z 15 krajów i realizowany w 14 zlewniach pilotażowych. I jak Państwo tam widzą, to jest 5-letni projekt, który trwa mniej więcej rok, tak? Czyli jest takim, no, rozpoczyna się, no, może nie rozpoczyna się, no, ale nie ma jeszcze jakichś takich twardych rezultatów. Tutaj jest pewna niedogodność, tak? Bo nam padało, że lokalne partnerstwa wodne powinny mieć jakieś na przykład plany, powiatowe plany wodne już może nawet w przyszłym roku, ale też perspektywa jest 2030, czyli te nasze działania i efekty w szczególności tych naszych działań powinny się wpisać w to, czego potrzebują lokalne państwa. Najważniejszym elementem projektu jest mała retencja wodna, jak gdyby wszystkie działania krążą wokół tego zagadnienia i w takich ogólnych założeniach to ma to pozwolić na identyfikację regionalnych uwarunkowań pozwalających na najbardziej efektywne zastosowanie działań małej retencji i dopasowanie optymalnych kombinacji działań tej małej retencji, tak aby zrealizować główny cel projektu, którym jest wykorzystanie tych działań małej retencji wody i składników odżywczych w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarowaniem wodą, szczególnie na styku rolnictwo-środowisko. I tutaj jest struktura projektu, która obejmuje 8 obszarów roboczych, z których jeden jest mało istotny, bo dotyczy administrowania, tak jak to jest w projektach, natomiast pozostałe obszary robocze są logicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązane i obejmują taką harmonizację działań w zlewniach pilotażowych obejmujących współpracę z interesariuszami, obejmują pewne skatalogowanie czy stworzenie spójnego zbioru działań i wskaźników charakteryzujących te działania o małej retencji, zebranie danych potrzebnych do wykonania tych wszystkich analiz, modelowanie efektywności poszczególnych działań małej retencji, optymalizacja przestrzenna i rzeczowa tych działań małej retencji i wreszcie
synteza wyników projektu i na tej podstawie zaproponowanie pewnych wytycznych czy zaleceń do tego, w jaki sposób powinny być projektowane strategie czy polityki dotyczące wdrażania działań efektywnego, wdrażania działań małej retencji. I wreszcie jest ostatni z tych merytorycznych obszarów roboczych, którego zadaniem jest komunikacja rezultatów projektu, ale też stworzenie takiej pewnej platformy, to nazwane jest platformą edukacyjną, która pozwoli na wymianę doświadczeń i też na jakby korzystanie przez interesariuszy na wybór działań, które mogłyby być dla nich przydatne. I te realizacja tych działań w obszarach roboczych powinna doprowadzić do pewnych spodziewanych, założonych rezultatów, wśród których mamy identyfikację lokalnych konfliktów związanych z gospodarowaniem wodą w warunkach zmieniającego się klimatu, czyli takie jakby ocenienie, gdzie mamy problem, tak? I czy ten problem może być rozwiązany za pomocą działań małej retencji. Kolejnym rezultatem ma być taki właśnie spójny katalog działań, tak? Bazujący na istniejących bazach danych obejmujących działania małej retencji, ale również informacje zebrane w tych zlewniach pilotażowych. Kolejnym rezultatem jest efekt modelowania, tak? Czyli sprawdzenie, jaka jest efektywność poszczególnych działań, jeśli chodzi o właśnie wpływ na ilość i jakość wody. Kolejnymi rezultatami jest opracowanie pewnych programów wdrażania tych działań małej retencji, takich optymalnych, tak, które na podstawie tej sprawdzenia efektywności działań byłyby dopasowane do konkretnych zlewni. Analiza obecnych strategii gospodarowania wodą i pewne właśnie to, o czym mówiłem, zalecenia czy wytyczne, jak należałoby wpływać na takie politykę związaną z gospodarowaniem wodą i wreszcie ta interaktywna platforma edukacyjna, która byłaby takim źródłem informacji i wymiany doświadczeń dla interesariuszy. I tu na tym kolejnym slajdzie jest jakby schemat działania w projekcie Obtain. Ten to po lewej stronie to jest taki ogólny schemat, jakie elementy tutaj bierzemy pod uwagę, czyli punktem wyjścia jest obecny stan wiedzy. Do tego dodane są innowacyjne zastosowania, jeśli chodzi o metody modelowania, optymalizacji, będące efektem działania projektu. I wreszcie trzeci element, bardzo istotny, czyli wiedza i doświadczenie, takie praktyczne interesariuszy z tych 14 zlewni pilotażowych, które biorą udział w projekcie, bo no, to z jednej strony dla nas jest istotne jako takie wsparcie tego, co robimy, czy to ma uzasadnienie w rzeczywistości, nazwijmy to, tak? A także to, że są to docelowi użytkownicy rezultatów projektu, tak? Czyli istotne jest to, żebyśmy my jako naukowcy wzięli pod uwagę te doświadczenia związane z konkretnymi zlewniami. No tutaj po prawej stronie no to jest taki schemat pokazujący jakby logiczny przepływ pomiędzy poszczególnymi elementami czy poszczególnymi obszarami roboczymi w projekcie, poczynając od właśnie z identyfikowania problemów przy współpracy interesariuszy,
opracowania katalogu danych. No oczywiście do tego potrzebne są dane i modelowania tych wybranych działań małej retencji. Następnie optymalizacja w sensie właśnie opracowania takich no, kompleksowych scenariuszy, w jaki sposób w sensie kombinacji działań i ich przestrzennego rozmieszczenia powinny być proponowane dla zlewni. No i ta analiza praktyk zalecenia i wskazania do ewentualnych polityk i strategii. I wreszcie ta platforma internetowa służąca do wymiany doświadczeń i rozpowszechniania informacji. Dobrze. Tu na tych kilku slajdach wcześniej pojawiało się, nie wiem czy ja to wystarczająco wyartykułowałem, ale mówiłem też o interesariuszach, pojawiały się takie hasła jak Multi Actor Reference Group. To jest z oryginalnego, termin z oryginalnego zapisania w projekcie, które jak Państwo sobie znają prawo, często te takie bardzo fajne angielskie terminy trudno jest przetłumaczyć w taki równoważny sposób na polski. My pozwoliliśmy sobie to określić mianem wielopodmiotowych grup referencyjnych i to jest bardzo, bardzo ważny element naszego projektu, ponieważ interesariusze wnoszą bardzo istotną wiedzę i doświadczenie do oceny i priorytetyzacji porównań działań z zakresu małej retencji i no, istotna jest współpraca, aby te rozwiązania i sposoby prezentacji rezultatów były dopasowane do praktycznych potrzeb interesariuszy na różnych poziomach. I wśród tych grup referencyjnych widzimy przedstawicieli wszelkich instytucji, które no, zarządzają obszarami, gdzie działania małej retencji mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów i również no, istotną grupą są oczywiście rolnicy, no bo to ich działalności, ich obszarów, to te działania będą w dużym stopniu dotyczyć. I kolejnym elementem, który pojawiał się, czy przewijał się we wszystkich prezentacjach, czy prawie wszystkich prezentacjach dzisiaj i również w tych poprzednich slajdach, no to jest oczywiście działania małej retencji. W projekcie one określane są, dodawane jest jeszcze słowo natural, tak? Czyli naturalne, natural small water retention measures, ale generalnie rozumiane są jako małe i wielofunkcyjne działania mające na celu retencję wody i składników odżywczych, ale też takie, które mają pozytywny wpływ na efektywne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej. I tu to obejmuje działania w tych trzech takich grupach, działania rolnicze, hydromorfologiczne i takie małe działania techniczne, czyli to też wpisuje się w to, co było w niektórych prezentacjach powiedziane wcześniej, w sensie jakie działania mogą być finansowane, czy znajdują się w tych programach, z których no, można fundusze korzystać do realizacji działań małej retencji. Te kolejne trzy slajdy, one będą w materiałach, będą Państwo mieli prezentację, ja je opuszczę, bo jest późno, a to są takie już bardziej techniczne, dotyczące tych obszarów roboczych, które
ja tak nazywam, są takie twarde, tak, które wymagają pewnych działań modelowych, gromadzenia danych i tak dalej. Natomiast domyślam się, że zakładam, że Państwo się tak myślają, że dlaczego ja o tym mówię, tak? Jedną ze zlewni pilotażowych jest z Letnia Polska, konkretnie z Letnia Górnych z Głowiączki, tak? Czyli te wszystkie działania, które są w projekcie przewidywane i które już dzieją się, one będą realizowane dla zlewni z Głowiączki, czyli zlewnia, jeśli wszystko pójdzie tak jak trzeba, ja sobie to zapisałem, bo to jest takie dosyć złożone, ale dla zlewni będą dostępne scenariusze wdrażania wybranych pod kątem potrzeb zlewni, tak? A te potrzeby zlewni, one wynikają z uwarunkowań fizyczno-geograficznych, klimatycznych i również wiedzy i doświadczenia interesariuszy, optymalnych przestrzennie i rzeczowo kombinacji działań małej retencji. Tak? Czyli będą jakby pewne gotowe scenariusze, gotowa informacja, jakie działania, w jakich kombinacjach, tak? Czyli jakiego typu działania razem będą najlepiej współpracowały, dawały najlepsze efekty i jak przestrzennie w zlewni one powinny być rozlokowane. I co więcej, to będzie ich efektywność będzie zweryfikowana poprzez modelowanie, tak? Czyli będzie jakby no, takie naukowe uzasadnienie dla tego, jakie działania wybrać i jak je w zlewni rozlokować. Tak? Czyli to będzie taki element, który lokalne partnerstwa wodne będą mogły wykorzystać w swoim działaniu. Tak? Będą jakby wiedziały, jakie działania należy wspierać, szukać dla nich finansowania i co więcej, jakich to obszarów powinno to dotyczyć, tak? Które działania na jakich obszarach. I w ten sposób wypracowana metodyka i pewne narzędzia, które w projekcie zostaną stworzone, one będą mogły być zastosowane również dla innych zlewni, tak? Czyli dla zlewni górnej z Głowiączki, dla lokalnego partnerstwa w Radziejowie, gdzie zlewnia z Głowiączki jest prawie, górny z Głowiączki jest prawie w całości na terenie powiatu radziejowskiego i zajmuje też większą część tego powiatu, będzie jakby pewien gotowa informacja, którą można będzie wykorzystać. Natomiast dla innych zlewni te wypracowane metodyki, narzędzia, sposób podejścia, ta platforma nazwana edukacyjną, gdzie będzie mogła być elementem, z którego będzie można wybierać działania do zastosowania w konkretnym przypadku w zlewni o konkretnych problemach czy o konkretnej charakterystyce. Jeśli chodzi o pewien stopień zaawansowania projektu, to dzięki uprzejmości osób tworzących czy działających w procesie tworzenia lokalnego partnerstwa w powiecie radziejowskim, którzy stali się takim zalążkiem tych grup mark, które tutaj się pojawiały, mogliśmy ustalić pewien priorytetyzację, jeśli chodzi o działania, które w zlewni Górnej Głowiączki powinny być zastosowane. To dziękuję bardzo.